Cześć. W tym filmie pokażę Tobie, jak działa rejestrator, czyli w jaki sposób rejestrowane są nasze kliknięcia, które odbywają się w obrębie arkusza, czyli co się dzieje po tej drugiej stronie. Będę chciał Ci to zademonstrować na dokładnie przykładzie. Dlatego też uruchomię kartę developer, czyli przygotuję już moje narzędzie, a następnie włączę Visual Basic Editor, czyli edytor, który rejestruje dokładnie w tym miejscu kod. I spójrz, że przeciągnę to okno do prawej krawędzi mojego monitora po to, aby móc współdzielić tak jakby ekran. I teraz wykonując operację tutaj, będziemy mogli śledzić, co się dzieje w tym miejscu. Dlatego też zarejestrujmy nasze makro po to, abyśmy mogli zobaczyć, jak działa faktycznie w praktyce rejestrator. Klikamy w rejestrator. W tym momencie spójrz, że program Excel stara się dopasować do rozdzielczości ekranu, do wielkości, do rozmiaru okna, tak, nasze ikony. Dlatego też rejestrator znajduje się aktualnie w tym miejscu. To jest nasze polecenie rejestrator. Klikając, wpiszmy sobie działanie rejestratora. Ctrl-Shift-R. Makro pokazujące, jak działa rejestrator. Dam OK. Teraz spójrz, automatycznie na tym etapie utworzyła nam się nowa procedura, która dokładnie opisuje to, co wcześniej zarejestrowaliśmy, czyli działanie rejestratora, makro pokazujące, jak działa rejestrator oraz skrót klawiszowy. I teraz, jeżeli będziemy klikać w obszarze naszego arkusza, to spójrz, co się będzie dziać. Kliknę w komórkę A1, ale upewnię się, że są włączone moje odwołania. Względne, dokładnie. W momencie, gdy są włączone, kliknięcie w komórkę, na przykład w tą, proszę zobacz, Active Cell Select, czyli aktywną komórkę zaznacz, czyli on to zaznaczył. Natomiast jeżeli teraz wyłączę, użyję odwołań względnych i kliknę na przykład w komórkę A1, to spójrz, pojawia się zupełnie inna komenda, czyli Range Select, czyli to jest ta bezwzględność, która mówi, nie zaznaczaj aktywnej komórki, tylko po prostu bezwzględnie udaj się do komórki A1 i ją zaznacz. Tak? Spójrz na kolejny przykład. Jeżeli chciałbym zaznaczyć całą tą tabelkę, to mogę to zrobić na wiele sposobów. Jednym z tych sposobów na przykład to jest użycie Ctrl A. A jak All, czyli wszystko. Dlatego też klikam Ctrl A. Spójrz, że na tym etapie tworzy mi się zaznaczenie Range A1 H21 Select. Jeżeli teraz po tym zaznaczeniu kliknę w dowolną inną komórkę, to tworzy mi się cały czas, tak, zaznaczenie tego, co właśnie wyklikuję. Natomiast jeżeli udam się do komórki A1 i użyję polecenia, które zaznaczy mi bieżący obszar, czyli odwołam się do polecenia, które powie zaznacz current region, czyli bieżący obszar, to makro zostanie zarejestrowane w zupełnie inny sposób. Czyli jeżeli chcemy definiować konkretnie zakres, to Ctrl A właśnie do tego służy. Jeżeli chcielibyśmy również w inny sposób to zrobić, to możemy kliknąć w komórkę A1, Ctrl-Shift strzałka w prawo, Ctrl-Shift strzałka w dół i to jest kolejna metoda na to, jak nagrać i zarejestrować makro, które pozwoli nam zaznaczyć całą tabelkę. Natomiast spójrz na kod. Kod powoduje, że uruchamia nam się tutaj range, czyli w tym momencie zakres, który mówi od naszego zaznaczenia idź do końca w prawo i to zaznacz, a następnie udaj się od naszego zaznaczenia w dół i również to zaznacz. Dlatego też tworzy nam się nic innego właśnie jak tabelka zaznaczona, którą widzimy na ekranie. Natomiast jest jeszcze inna metoda zaznaczenia. Jeżeli kliknę w komórkę A1, widzimy, pojawia się kolejna komenda. Ctrl A, przypomnę, mamy dokładnie taki sam skrót. Jeżeli kliknę w komórkę A1 i użyję skrótu klawiszowego Ctrl Shift Spacja, bo taki też jest, to spójrz, że działa on identycznie, czyli dokładnie jest to to samo, co Ctrl A. Natomiast inny skrót, do którego zmierzam i który chciałbym, żebyście zapamiętali, to właśnie skrót między innymi Ctrl-Shift-8. Ctrl-Shift-8 nie odwołuje się do konkretnie zdefiniowanego zakresu, tylko wywołuje się komenda Selection Current Region Select, czyli mówi zaznacz bieżący obszar należący do zaznaczonej komórki. Wtedy on na podstawie tej komórki A1 sprawdza obszar, który może zaznaczyć i w tym momencie wykonuje to. Czyli nie jest to zdarzenie, które mówi Ctrl A, znaczy A1, Ctrl A.
Jak widzimy, to jest zupełnie coś innego. Czyli powyżej widzimy w tym miejscu selection, czyli widzimy current region, a poniżej mamy zupełnie inne zdarzenia. Dlatego tutaj można sobie śmiało zapisać w komentarzu, ponieważ spójrz, że to, co opowiadałem w poprzednich filmach, że jeżeli pojawia nam się komentarz, oznacza się, że to wszystko jest poprzedzone pojedynczym cudzysłowiem i pojawia się zielony tekst. Dlatego też komentarz może wystąpić w takiej formie jak tutaj, czyli to może być osobny wiersz, natomiast również, jeżeli użyję komentarza za naszą składnią i wpiszę, że to jest Ctrl plus Shift plus 8, że jeżeli kliknę teraz w nowy wiersz, zamienia się to w zieloną czcionkę, czyli dokładnie stanowi komentarz, czyli nie ma w tym momencie to znaczenia. Natomiast tutaj mogę zrobić Ctrl plus A. Więc to jest ta bardzo duża różnica. Natomiast poznaliśmy również skróty klawiszowe, które pozwalały nam przechodzić pomiędzy naszymi zakresami. Tak jak też opowiadałem w poprzednich filmach, jak właśnie między innymi korzystać ze skrótów klawiszowych, żeby poruszać się sprawnie po naszym obszarze, po naszym zakresie, po naszej tabelce. I w ten sposób właśnie działa rejestrator. Spójrz, zrobimy jeszcze kilka przykładowych ciekawych rzeczy. A mianowicie, jeżeli chcielibyśmy na tym etapie ukryć którąś z kolumn, to cały czas obserwujmy kod. Klikam w dowolną komórkę, rejestruje się nam tutaj ten zakres. Klikam do A1, Ctrl A, rejestruje się ten zakres. Natomiast jeżeli teraz wykonam na przykład na kolumnie miasto, prawym przyciskiem myszy klikając i wykonam polecenie ukryj, to spójrz, rejestruje się kolejne makro, które mówi: zaznacz kolumnę F do F, a następnie użyj polecenia, które mówi na tym konkretnym zakresie, tej konkretnej kolumny, ukryj ją i przypisz jej true, czyli prawdę, czyli wprowadź parametr prawdy, czyli ukrycia tak naprawdę dla naszej kolumny. I spójrz, że ona się tutaj właśnie ukryła. I to jest również sytuacja, w której możemy zobaczyć, że dokładnie zarejestrowaliśmy kod. I w ten sposób możemy tak naprawdę uczyć ją tak programu VBA, VBA, który w tym momencie otwiera przed nami drogę do właśnie świata makr, do świata makr. Kolejną sytuacją, którą moglibyśmy wykonać, to oczywiście na przykład ukrycie jakiegoś arkusza. Gdybyśmy wykonali polecenie, pierwsze makro, prawym przyciskiem myszy ukryj, to spójrz, pojawia się dokładnie komenda, która nam to ukrywa. Gdybyśmy potrzebowali poznać, jak wygląda kod, który odkrywa nam makro, to możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odkryj i odkryć nasze makro. Tak więc widzimy, że po jednej stronie mamy coś, co nam ukrywa, a po drugiej stronie mamy coś, co nam odkrywa. I teraz tak naprawdę, jeżeli zwrócimy uwagę na przykład tutaj na ten ostatni kod, to mamy dokładnie wywołany nasz arkusz, czyli konkretnie podajemy jego nazwę i przypisujemy mu widoczność na true, czyli naprawdę. Gdybyśmy dokładnie ten sam kod zamienili, ale na końcu powiedzieli false, czyli powiedzieli po prostu fałsz, czyli nie tak naprawdę ukryj, no to w tym momencie otrzymalibyśmy odwrotne działanie. I to jest właśnie sytuacja, która pokazuje, że możemy w momencie, gdy chcemy zarejestrować pewien kod, obserwować, co dzieje się na ekranie. Co dzieje się na ekranie. Kolejna ciekawa rzecz na przykład to w momencie, gdy ustawię się w komórce A1, zobacz, już on faktycznie cały czas nam to rejestruje. I jeżeli zacznę wpisywać jakąś formułę, tą formułą na przykład będzie właśnie to dziś, które używaliśmy wcześniej, to zauważmy, że jak kliknę Enter, to dokładnie wprowadza się do Range A1 Select aktywna komórka formuła i wprowadza się funkcja dziś. I teraz to kliknięcie Enter spowodowało, że przeszliśmy do komórki poniżej, czyli ustawił się automatycznie w Range A2 Select. I teraz ciekawa rzecz jest też taka, że my oczywiście możemy to zarejestrowane makro modyfikować. Jeżeli stwierdzilibyśmy, że nie chcemy za każdym razem po przejściu niżej, znaczy po przejściu, czy po wstawieniu funkcji dziś przechodzić niżej, to możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo możemy sobie tą linijkę kodu usunąć, czyli faktycznie powiedzieć, nie interesuje mnie przejście do nowego wiersza. Lub na tym etapie, jeżeli chcemy, bo jeszcze mamy wątpliwości, po prostu zakomentować to, czyli wprowadzić komentarz. Po prostu ustawić tutaj pojedynczy cudzysłów i w tym momencie cała nasza linijka stanowi komentarz, czyli kod nieznaczący, czyli nie mający wpływu na to, co się dzieje w kodzie. Tak w dowolnym momencie mogę usunąć pojedynczy cudzysłów i wrócić tak jakby do mojego kodu. To jest sytuacja, która pokazuje dokładnie, jak działa rejestrator. Czyli każdy nasz ruch, tak, jest rejestrowany. Natomiast spójrz, opowiadałem to też w poprzednich filmach, że jeżeli poruszamy się po karcie narzędzia główne, wstawianie, formuły,
Tak? Jeżeli nawet wybierzemy sobie tutaj wstaw funkcję, to zauważ, że do momentu, dopóki coś się nie wydarzy, czyli faktycznie nie użyje tej funkcji, nie użyje tego polecenia, rejestrator w tym momencie nie zarejestruje niczego, no bo faktycznie de facto nic się nie wydarzyło. To jest tak jakby tylko i wyłącznie wyświetlenie okienka, natomiast nie ma konkretnego zdarzenia, nie ma konkretnego uruchomienia polecenia. Dlatego też poruszanie się po wstędze jak najbardziej jest bezpieczne. Tutaj w tym momencie, jak możesz widzieć, zobaczyć, nie rejestruje nam się żaden kod. Niemniej jednak klikanie w obrębie arkusza, zaznaczanie kolumn wierszy, spójrz, zaznaczymy kolumnę G, automatycznie widzimy, że jest zaznaczenie. Gdybyśmy potrzebowali zaznaczyć wiersz, zaznaczam, widzimy, że jest zaznaczenie wiersza. Dlatego też na tym etapie pomaga nam to rejestrowanie w ten sposób, że wyświetla nam dokładnie wszystko to, co wyklikujemy na ekranie arkusza i po prawej stronie możemy obserwować, jak ten kod wygląda. Dlatego też chciałem Tobie powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, jak stworzyć dany kod, a rozpoczynasz pracę z VBA, pamiętaj, że zawsze warto zarejestrować makro po to, aby zobaczyć, jak wygląda jego składnia. W następnym filmie dowiesz się, jak edytować zarejestrowane wcześniej makro i ewentualnie jak rozbudowywać je na przykład o nowe jakieś polecenie, o nowe jakieś zarejestrowanie.